Ten odcinek zaczynam nieco inaczej niż zwykle, ponieważ chciałbym sprawdzić, kto będzie szybszy. Czy wy widzowie, którzy zdążycie nacisnąć łapkę w górę, zanim ja kliknę ten oto guzik. Uwaga, robimy wyścig. Raz, dwa, trzy! Uwaga, ja zaczynam biec i... kliknąłem. Jestem bardzo ciekawy, czy wy zdążyliście w tym samym czasie kliknąć łapkę w górę albo szybciej niż ja. Dobra, słuchajcie widzowie, dzisiaj jesteśmy na świecie, trafiłem na świat, w którym istnieje taka postać jak Carton Cat. Jak wiecie, jest to naprawdę bardzo mocna postać. Szczerze mówiąc, słyszałem, że jest serio silna, mocna, wytrzymała i ciężko ją pokonać. Na pewno jest zdecydowanie chyba lepsza i, znaczy nawet nie chyba, tylko na bank, na 1000% jest lepsza niż Siren Head i Light Head. Oglądajcie filmik do samego końca, będzie naprawdę dużo się działo. Na samym początku chciałbym pokazać taką sztuczkę, którą chciałbym dzisiaj wykorzystać na właśnie na tą postać jak Carton Cat. Podchodzimy sobie mniej więcej gdzieś w to miejsce, wykopię dziurkę, o tutaj trzy kratki w dół mniej więcej. Jak teraz zasubskrybujecie mój kanał, to coś wam pokażę. Uwaga, tutaj macie czerwony przycisk do subskrypcji, musi być on szary, każda jedna osoba teraz klika ten przycisk subskrybuj, żeby był na szaro i zobaczcie sami, jak malutko subów mi brakuje do 100 tysięcy. Gdyby teraz każda jedna osoba kliknęła tego suba, to naprawdę z góry wam dziękuję. Dawajcie wszyscy razem, wy klikacie suba, a ja robię tutaj to, co chciałem. Na raz, dwa, trzy, uwaga, raz, dwa, trzy, klikajcie teraz i zobaczcie, co jest dzisiaj moim planem. No, planem jest tam to mniej więcej, że będzie trzeba wprowadzić tą postać tutaj do tej oto dziury. I kolejna właśnie ważna rzecz, że ta postać Carton Cat jest naprawdę bardzo, ale to bardzo szybka. Tak się szybko porusza i z tego, co wiem jeszcze, to wydaje jakieś dziwne odgłosy i być może też daje jakieś efekty, ale nie jestem już tego pewny. Oglądajcie filmik do końca, a się przekonacie. No i tu pan osioł jest, panie ośle, proszę odejść. Zobaczymy, czy uda mi się właśnie sprowadzić tego Carton Cata do tej oto powierzchni, do tej małej dziurki. Tak samo wokół mnie jest las, mam czysty teren, zbuduję sobie swoją bazę. Dzisiaj jestem na tym odcinku niestety sam. Jestem też przebrany w skina ninja, żeby mógł się kamuflować. Ten skin pozostał mi od Lightheada jeszcze. A tutaj obok mnie jest też wioska villagerów. Zobaczmy więc, co znajdziemy właśnie w tej wiosce villagerów. A bym się teraz zdziwił, że ja sobie gdzieś tu biegam, a właśnie w wiosce villagerów byłaby ta postać Carton Cat. Ale bym był zaskoczony. Dobra, dzień dobry państwo villagerowie. Czy słyszeliście może tutaj o takiej postaci Carton Cat? Panie Edku, proszę mi tutaj coś powiedzieć, proszę mi coś zdradzić, czy wy słyszeliście o tej postaci? A, Edek mi nie chce nic powiedzieć, wydaje mi się, że oni coś mogą tutaj widzowie jakby ukrywać przede mną, ale nie chcą mi tego powiedzieć. Zobaczcie, tutaj mamy, co to jest, czarna wełna, no coś ta wioska villagerów jest dziwna. Szczerze mówiąc, pierwszy raz chyba spotykam wioskę villagerów, w której jako lampy używane są czarne wełny, w sensie jako ozdoba bardziej. Zobaczmy, może coś w domku znajdziemy, jakieś eku i tak dalej. Generalnie widzowie, to ja sobie dzisiaj będę grał na game modzie kreatywie, na samym początku, żeby móc zbudować sobie pułapki i tak dalej. Zobaczymy, czy mi się to uda, czy spotkam tą postać. Mam teren dobry, uszykowany, tak więc myślę, że warto oglądać odcinek do samego końca. Ja wracam i dzisiaj z kolei nie chcę budować mojej bazy z nie z obsydianu, tylko ze skały macierzystej, czyli z bedroka, jak to było z Entity 303, tylko właśnie dzisiaj będę chciał sobie zbudować z czegoś takiego jak obsydian. Na ostatnim filmie właśnie, gdzie budowałem przeciwko Entity 303 razem z kolegą Rekuskiem, no to właśnie on budował sobie z czegoś takiego jak obsydian. Moim zdaniem jest to mocny materiał, który powinien jakby być dobry, przyda nam się. Okej, tak więc zaczynamy już sobie budować pierwszą swoją bazę. Generalnie nie wiem, czy zdążę dzisiaj wyrobić się, żeby porobić jakieś pułapki. Zobaczymy, oglądajcie filmik do samego końca. Tam mniej więcej jest gdzieś las. Miejmy nadzieję, że napotkamy tą postać. I generalnie widzowie, jak coś, to ja gram teraz o 3 w nocy. Jest blisko 3 już. Tak naprawdę mamy mało czasu, żeby zbudować tą bazę. Pomyślałem sobie, że ostatnio spotkałem właśnie razem z kolegą Rekuskiem o 3 w nocy postać Entity, więc dlaczego teraz też by nie zagrać o 3 w nocy? Nie wiem, czy uda nam się spotkać tą postać Carton Cat, dlatego myślę, że warto zostać do samego końca, a ja tu zaczynam już budować swoją pierwszą bazę. Oj, będzie się działo i jestem też ciekawy, czy dajmy na to jakby zgromadzić wszystkie postacie Entity, Entity, Siren Head, Light Head i spróbować połączyć te siły jakby na Carton Cata. Kurczaku, proszę mi stąd odejść, muszę sobie wziąć mieczyk, później będę robił sobie jeszcze też lepsze rzeczy. Odchodzimy, dokładnie tak. To co, ja teraz buduję mniej więcej swój dom. Będę chciał tutaj gdzieś lawę wokół. Budowa mojego domku cały czas trwa. Generalnie widzowie, to słyszałem jeszcze, że ta postać Carton Cat jest tak odporna, że nawet duża ilość TNT jest tak naprawdę, nic nie jest w stanie zagrozić tej postaci. No, będzie się działo, jeżeli nie da rady pokonać, no nie wiem, na tym odcinku czy coś, no to coś czuję, że będę musiał wykorzystać nowe TNT, a wtedy będzie się działo. Pomysł mam jeszcze taki, że zrobić jak podobnie jak kolega Rekusek, czyli tu
tutaj wokół całego domku wylać lawę, porobić dziury i tak samo zobaczcie, co chcę jeszcze zrobić. Dajmy na to, wyciścimy sobie tutaj delikatnie teren, nie wiem, tu możemy nawet położyć ten obsidian i teraz tak, robię, wpisuję sobie coś takiego jak dynia, potrzebuję teraz dynię, dobra, i blok wpisuję sobie żelaza, dokładnie tak. I zobaczcie, co teraz będę chciał postawić, jeszcze ktoś mi tam teraz napisał, ale wolę tego nie czytać, teraz raz, dwa, cyk, raz, dwa i zobaczcie, stawiamy teraz tutaj dynię, kto jeszcze nie kliknął łapki, to możecie teraz razem ze mną, ja kliknę dynię, a wy klikniecie łapkę w górę, dawajcie, każda osoba teraz klika, która jeszcze nie zostawiła, uwaga, raz, dwa, trzy, klikajcie i zobaczcie, gracz Aurox osiągnął cel do usług, mamy pana golema, siemanko golem, ziomeczku, elelelu, dobra, ja sobie teraz tak, najlepiej bym go jakoś obgrodził, żeby on mi nie uciekał w ogóle, stój, nie czarnowełną, co ja chcę zrobić tutaj, mam, o, skopiuję sobie, cyk, dobra, golemowie to będzie też naprawdę, widzowie, dobra, ale to bardzo dobra opcja, w sumie wiem co jeszcze, mógłbym sobie pieski razem ten zaprzyjaźnić, żeby pieski też mogły atakować w razie co, tą postać kartą kata, chcę się przygotować do tej postaci, do tej walki, jak najlepiej, jak tylko mogę. Dobra, na razie jednego golema zamkniemy sobie tutaj. Niech on tu będzie. Dobra, generalnie to potrzebuję jeszcze kraty, który, no, które są tak naprawdę niezbędne. Za moment będziemy też wylewać tutaj lawę. No, dzień ucieka coraz to szybciej. Będzie noc. Niedługo już będzie trzecia właśnie. Rozejrzę się teraz tutaj wokół lasu, czy nigdzie nie ma już przypadkiem teraz tej postaci. Ale póki co wydaje mi się, że jest czysto. Gdyby co, widzowie, to nie wiem, polecę sobie szybko też do wioski villagerów, żeby tam, żeby zdobyć pomoc może od, właśnie od tych villagerów. Okej, to teraz tak, biorę sobie wiaderko z lawą. Okej, dobra, mniej więcej gdzieś tutaj będziemy robili te dziury, zobaczcie sobie. Okej, to ja teraz chyba myślę, że powylewam sobie tą lawę, dokończę domek, popostawiam kraty i widzę się razem z wami za moment. Oglądajcie filmik dalej. Dobra, widzowie, jestem z powrotem po takiej, no, większej aktualizacji. Zobaczcie sobie, gdzie jest już słońce. Naprawdę jest mało czasu. Potrzebuję teraz lawy jeszcze raz, żeby więcej tu sobie tutaj porozlewać. Okej, znowu wpisałem. Ej, przecież lawa to się pisze przez W. No dobrze, ja to wpisywałem, to wtedy mi się pomyliło po prostu. Okej, ale generalnie nie o tym. Chciałem wam pokazać, co ja mam teraz tu uszykowane. Zobaczcie sobie sami. Mój domek, moja taka domek pułapka bardziej wygląda już tak. Tutaj mam taką malutką armię golemów. Będę ich potrzebował zredpić jeszcze więcej. Ale teraz, wracając, mało czasu mamy, za moment będzie już trzecia, noc też się zbliża, w lesie na razie póki co nadal jest cisza, podlećmy sobie, bardziej wejdźmy do mojego domku, generalnie tutaj mam pomysł, zobaczcie, wejście wygląda serio, no mega dziwnie, ale pomysł mam na to taki, że zawsze będę nosił ze sobą diamentowego kilofa, czy to nie kilofa, po prostu coś, żeby móc rozwalić sobie tą oto, ten, ścianę z ścianę, no bardziej po prostu te oto kraty, nie? Za każdym razem będę wchodził, to tak sobie będę zamykał i jak będę chciał wejść, to po prostu sobie to rozwalę. Okej, zobaczcie jak to wygląda w środku. Tutaj mamy skrzyneczkę, w której jest naprawdę bardzo dużo pochodni uszykowanych. Tutaj mamy książki uszykowane. Jeszcze troszkę mało, ale później sobie to będę ogarniał. Tutaj zapas krat mamy, gdybym nie, żebym nie, później będę cały czas, widzowie, na survivalu. Żebym nie musiał tego jak coś, nie wiem, zdobywać czy coś. Złote jabłka, bardzo dużo uszykowanych sztuk. Tak samo węgiel, rudy diamentu, rudy żelaza. Tutaj mamy alchemię z kolei. Oj, widzowie, będzie się działo. Czas zasuwa nieubłaganie, mamy coraz go mniej. Zobaczmy jeszcze, co się dzieje w wiosce villagerów, czy może tutaj przypadkiem się nie pojawił gdzieś karton kat, no jestem bardzo ciekawy, czas ucieka, tak jak powiedziałem przed chwilą. No i cóż, ja generalnie będę musiał jeszcze dokładnie zwiedzić ten las, widzowie, czy tam się coś przypadkiem nie dzieje, bo podczas budowania cały czas słyszałem jakieś dziwne odgłosy. Szczerze mówiąc, jestem tym lekko przerażony, nie wiem co to może być, no więc na pewno będzie dużo emocji, zobaczymy i oby ta postać była cię, oby ten karton kat był, bo chciałbym go spotkać właśnie, go albo ją, nie wiem, w sumie raczej go. Okej, no i napiszcie w komentarzu, tak jak w poprzednim filmiku, czy myślicie, że ta postać karton kat jest w stanie pokonać Entity 303 na przykład. Napiszcie w komentarzu coś takiego, jak już, jeżeli uważacie, że tak, napiszcie, że Karton Cat jest w stanie pokonać Entity 303, a ja będę wam przypinał serduszka. Dobra, idę sobie dalej ogarniać, teraz chciałbym jakieś pomieszczenie sobie zbudować tutaj pod ziemią, żeby mógłbym ukryć jakieś dobre, ale to bardzo dobre rzeczy. I cóż, widzimy się, widzowie, za moment, oglądajcie filmik do samego końca. Dobra, widzowie, zobaczcie, w jakim miejscu jest już słońce, za moment, jak będzie ciemniej, będzie po prostu ciemno, to wejdziemy do lasu sprawdzić, czy Karton Cat już będzie. Na ten moment chciałem wam pokazać, co jeszcze wybudowałem w środku swojego domku. Zobaczcie, taka jakby studnia tutaj, do której możemy sobie zejść niżej, pomieszczenie bardziej. Okej, mamy zbrójki, diamentową, żelazną i złotą, ale w skrzyneczce mam lepszą, mieczek zaklęty, cała zbrójka, którą sobie teraz zabieram, łuk to samo oraz strzały. Dobra, ubieram się teraz jak najszybciej, chociaż w sumie ten skin ninja to też jest dobre, żeby móc się kamuflować, ale gdybyśmy spotkali tego karton kata, no to najlepiej być właśnie w takiej oto zbrójce. Jeszcze chyba potrzebuję, żeby sobie wziąć mikstury, które mam tutaj, czyli w tej skrzynce, nie, tutaj mam kraty. O, właśnie
właśnie, złote jabłka też się przydadzą. Zabieram sobie dwa staki najlepiej tych złotych jabłek. Tutaj mamy rzeczy do przepalania, to nie. Okej, książki też nie potrzebuję. Pochodnie, o właśnie, jest bardzo ważna pochodnia. I wydaje mi się, że mniej więcej wszystko. Miksturek w sumie zapomniałem, ale mniejsza z tym. Ej, na dworze. O, okej, dobra. Słońce już zachodzi, czyli to jest ten moment, żebyśmy weszli teraz do lasu. Okej, zjem sobie do lasu z prawej strony. Zjem sobie teraz złote jabłko. Jest już noc, księżyc jest w tym miejscu, idzie do góry. Okej, widzowie, trzecia jest dokładnie za momencik. Tam coś się świeci jeszcze, widzę przy tym drzewie. Z tej strony jest mniej więcej czysto. Jeden golem chodzi sobie wokół mojej wioski. Generalnie tam golemów w tym domku, jak takiej bardziej bazie, mam ich coraz to więcej, więc jeżeli ten karton kat się pojawi, to wszystkich ich wypuszczę. Zapomniałem w sumie swojej bazy zamknąć, ale mniejsza z tym. Zobaczymy, ej, czy tu mniej więcej wszystko wygląda w porządku. Tu coś się świeci. Ej, co jest grane? Smyslow? Halo? Smyslow, co ty... Cicho. Cicho. Ja też poluję na karton kata. Co? Ale ty... On tu gdzieś jest, widziałem cień. Ale ty tu cały czas byłeś? No, w tym lesie. I ty... Chodzę cały czas po lesie i szukam karton kata. Ej, dobra. Eta, Speedy Putu, gdzie on jest? Dobra, ej, no to szczerze mówiąc, to już jest chociaż lepiej, jak będziemy dwóch, bo samemu to byłoby mi ciężko. Ale że cały czas tu byłeś w tym lesie i ja cię nie widziałem. Jak ty z pochodnią chodzisz, tu sobie oświetlasz. Ale wszystko. Chłopie, ja tu przyszedłem, wiesz, ile już lasów? Gość, nawet nie pytaj. A ty masz tu bazę gdzieś, czy no, co? Tak, chodź ci pokażę na szybko, dawaj. Zanim no, dawaj, wtedy, no do tej bazy. No. Chłopie, wiesz ile tu rzeczy zbudowałem? Mam armię golemów, mam uszykowane... Ty nie widziałem twojej bazy jeszcze. No, ja przyszedłem właśnie teraz z tej strony, żeby sprawdzić sobie. O, chłop, no to dużo nie widziałeś, ale zobaczymy, czy razem napotkamy tego kartonka. Na tą górką, a... No. A tutaj mnie nie było. No to chodź zobaczyć sobie właśnie teraz i generalnie, to zobacz, moja cała baza jest obsydianu. Mam lawę wylaną, no ładnie. Ej, ta lawa jest dobra, no, no. Mhm, dobra, to dawaj tutaj sobie wejdź, możesz zobaczyć, co ja tu wszystko mam, skrzyneczki uszykowane. Ej, trzeba zamknąć, tutaj mam zapasy krat. Dobra, to nie ja mam, to ja mam, o, tu jest książeczka w ogóle. No to może tam jakieś zaklęciami są ten. Mazu te jabłka, jowor. Tak, jedyne to... w sumie, czego zapomniałem zrobić, to wyjścia do góry, wiesz, żeby móc z góry sobie na to patrzeć, ale to już mniejsza z tym. Ej, generalnie mało czasu, już kilka minut zostało ratem do trzeciej w nocy. Musimy wyjść zaraz i zobaczyć, czy on się pojawi. Dawaj jeszcze na dół, okay. Musisz zobaczyć. Cześć, zjem sobie złote jabłuszko, jest mi potrzebne. Okej, okay. Zjedzony w sumie może jeszcze tutaj zobaczyć. Jest troszkę późna godzina, ja głośno nie mogę gadać. A, dobra, spokojnie, rozumiem, o co chodzi. Ktoś kraty? No tak, żebyśmy bezpiecznie. Okay, rozwalamy i idziemy szukać karton kata. Jeszcze złote jabłko sobie jesteś? A, żeś tu poniszczył, no. Więc złote jabłko sobie zjedz dla bezpieczności. Tak, tak, tak. I jesteśmy naprawdę mocno uzbrojeni. Bynajmniej ja mam wszystko zaklęte, Rox chyba też. Mhm. I mam złote jabłko, no on powinien z nami mieć ciężko. Nas jest dwóch, on jest sam. No ale tak. Gdzie on... Ej, ty słyszę w tle! Stój! Co? Nie ruszam się. Poleć do mnie, szybko! Idę. Już coś w tle! Też słyszę. Jak dziwny dźwięk, czekaj, podgłośnie to aż teraz. Zwykaj dźwięk. Tak tam na... Słuchajcie to, widzowie. Co to jest? On tu gdzieś jest. Ej, dobra. To już było... Weź to cisz. Dziwne. No teraz to cisza z powrotem. Muzyka i dźwięk. Dawaj. Ale nie widzę go. Słyszę jego, ale go nie widzę, nie? Ja to samo, no. Ej, dobra. Szkoda, że miksturek nie mamy, ziom, nie? Na jakąś odporność... Jest, widziałem Przemek, jak szybko stoi tam! Gdzie? Idę do góry, to trzeba szybko zobaczyć. Ale on szybko biega tutaj do mnie, Aurox, tu skacze z pochodnią. Stoi, napatrzy się na mnie! O, ja się nie ruszam. Ja to samo, widzę jego nogi póki co, tylko głowę nie widzę jeszcze cały czas. Ej, idziemy na niego? Nie, biegnie tutaj! No, nie, ja tutaj podbiegł do nas! Ucierałem się chyba, zbiegnie. A, zobaczył nas, biegnie do mnie! Czekaj, nie, pobiegłem na ciebie! No, a ja zostawił! No, nie gadaj, że... A, też mi dobił, ale to było mega dziwne. Stoi tam, nie, tylko żeby tu nie wbił do mojej bazy teraz, proszę. Ej, ale to było mega dziwne, nie? Jo. No. Ej, on stoi cały czas pod naszą bazą chyba. A jak z golemami, czekaj. Jo. Nie, Jezu, jak mnie wystraszyłeś, to ty. Ojejku. Ja. Przed oczami ja mi się zespiłeś, serio, no. Gonić cię, uważaj, ziom! To nie! No, jaki jest mocny! Co, no, do bazy! Nie, do bazy wszedł! Ej, a dawaj go ten, golemami! Na golemu go! Weź, wypuść golemu! On mnie... Jaki odgłos wydaje! Zostałem zabity przez karton kat, więc schowałem się teraz przed nim, zobaczcie, stoi cały czas w moim domku kryty... Nie, zauważył mnie po raz kolejny, ziom! Weź, strzelaj do niego! Biego! No, ja... Co? On odbija strzały! Co? Nie padł... Ej. Co jest grane? Ja go strzałem, chłopie! Padłem znowu, on cały czas mnie ten pokonuje na hita. Nie, uciekam stąd. Ej, ziom, wiesz co jeszcze? Ja wszystkie itemki, okej, okay, ubieram no, to. Nie, ja po raz kolejny padłem. Nie wiem, co ja mam zrobić teraz. Jak stąd uciec w ogóle? Daje mi jakieś efekty! Karton Cat Presence oraz oślepienie! Coś mnie bije! No i padam!
A to ja ciebie biję. A no gościu, czekaj, bo on jest w rogu schowany. Myślałem, że to kartokat stoi. Jest żadnych szans, w ogóle z nim nie mam. Cały czas mnie goni, daje efekty, ziom, dobra, to już zapomnij, ja nic nie zrobię po prostu. No, okej, widzowie. Czekaj, no dawaj, coś musimy wymyśleć. Dalej, no. golemów, dawaj. No to weź, wypuści. Dosłuch czegoś. No to weź tam i rozwal tą klatę już. Ja za każdym razem, co podejdę, to on ten, oddaje mi efekty spowolnienia, oślepienia, wszystkiego. Oj, to żeby jest na hita! No jak go rozwalić? Nie masz... Jak go rozwalić? On jest bardzo mocny. Jak on nas będzie na hita, to, no. to na Lightheada musimy go przywołać. O, wow. Właśnie, no. To będzie idealny pomysł. Jak będzie tutaj u Auroxa 5000 łapek, to robimy. Dokładnie tak. Także kto jeszcze stawi łapki w górę, to stawcie. Ej, no ja... Daj, te golemy. Ja mam killofa. Chodź z nimi do golemów. Ale... Golemy rozwalam i teraz go prowadzisz. Ale... Dawaj. Czekaj, już próbuję, no. Ja już rozwaliłem. Okay. Już rozwaliłem, golemy mogą wyjść. Dawaj. Cały czas jestem w domku, rozumiesz, bo on mnie blokuje jakby. Daje mi efekt, nie jestem w stanie zrobić. Okej, to idę do ciebie, dobra. Golemy już są wolni. Golemy wolni. Okej, dobra. No to teraz tylko przyjdź tutaj szybciutko i pomóż mi. Jak ja go odprowadzę, okej? Mam go, biegnie za mną. Aj, teraz tutaj uciekaj. Teraz ja uciekam. Jest! Wyprowadzę go teraz chyba. Udało się. Dobra, osłonię cię, biję go. O nie, dla ciebie, dobra, na mnie się skupił, go biegnij do golemów. Co, do golemów z nimi. On do lasu uciekł. Aj, bo do mnie uciekł. Dobra, teraz, na golemów. Ajajaj, podszedł chyba do nich, ty. Wydaje mi się, że on tam podszedł do nich, zobaczymy to szybko. Czekaj. Jest, biją się z golemami, zobacz, on bije z golemami. Ale dawajcie go, golemy! Dawajcie go! Dawaj go, golem! Co do hitu bierze golemów? Nie, to jest jakiś żart, ale zobacz, oni wychodzą na niego. No hito! Golema! Co? On w lawie nawet ma! Lawa nic mu nie zrobiła! Co tu się dzieje? Ej, nie mam... Na hita masz każdego nas. Jo, jaki on jest mocny. Pokonał wszystkich golemów! Aha! Czyli ani golemowie nic nie zrobili, ani my. Dobra, widzowie, to będzie na tyle w tym filmie. Zobaczcie sobie poprzedni filmik, teraz wam się tutaj wyświetla. Wbijajcie na mój drugi kanał. Teraz on też wam się pokazuje. Link do tego kanału macie w opisie pod tym filmem. Będą to dodatkowe odcinki z Minecrafta, Robloxa i nie tylko. I też wbijajcie na Instagram oraz naszą grupę na Facebooku. Do wszystkiego znajdziecie link w opisie. Ja się z wami żegnam. Piszcie komentarze, w jaki sposób można by było go pokonać i co. Widzimy się jutro. Trzymajcie się. Siemanko.